Szanowny panie premierze, drodzy mieszkańcy miasta i powiatu augustowskiego, mam honor i zaszczyt powitać w imieniu nas, mieszkańców powiatu augustowskiego i władz samorządowych, pana Mateusza Morawieckiego, premiera rządu polskiego. Powitajmy pana premiera brawami. Dziękuję. Nasze powitanie pragnę skierować także do parlamentarzystów województwa podlaskiego. Jest z nami pan poseł Jarosław Zieliński, pan Adam Andruszkiewicz. Witamy panu bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana wojewodę Bohdana Paszkowskiego z panem wicewojewodą i pracownikami Urzędu Wojewódzkiego. Witam pana marszałka Artura Kosickiego z członkami zarządu, z radnymi sejmiku wojewódzkiego, z pracownikami. Witam kolegów i koleżanki samorządowców. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Panie premierze, cieszę się bardzo, że zechciał pan przybyć do Augustowa, do powiatu augustowskiego, że zechciał pan się z nami spotkać i jak wiem, ma pan dla nas dobre wiadomości. Bardzo proszę pana premiera o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Pani starosto, szanowni państwo, bardzo dziękuję za takie liczne przybycie, tłumne przybycie. Rzeczywiście tutaj Augustów zawsze wita mnie tak bardzo gorąco i za to chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim państwu. Dziękuję. Pamiętam jeszcze w poprzedniej roli tutaj, mojej bardzo poprzedniej roli, takiej, której już zapomniałem, w Augustowie przyczyniłem się trochę do powstania takiego pomnika żołnierzy wyklętych. Macie tutaj, zdaje się, prawda? Dawno nie byłem przy tym pomniku, ale cieszę się, że tutaj powstał, bo i słynna obława augustowska i te dzieje tej ziemi to bardzo piękne dzieje, bardzo trudne dzieje zarazem, ale zarazem takie, które uczą nas, jak w dzisiejszych czasach postępować. Nie tylko to bohaterstwo tych najtrudniejszych lat po I wojnie światowej, po drugiej i w czasie drugiej, ale też chcę przywołać coś, o czym tutaj pan poseł Jarosław Zieliński opowiadał mi, jak szliśmy na spotkanie z państwem, mianowicie kanał augustowski. Przecież ten kanał, czy coś on państwu przypomina? Bo mi coś przypomina. A mianowicie dyskusję dzisiejszą o Mierzei Wiślanej. Bo jak pamiętam z historii, to ten kanał powstał po to, żeby omijać cła pruskie, żeby bezpośrednio przez Niemen, od Niemna można było towary spławiać do Bałtyku z pominięciem ceł pruskich, zależności od Prus, choć wtedy oczywiście byliśmy niestety w zależności wobec Rosji, od Rosji. Ale książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki przecież właśnie po to ten kanał budował, a jednym z jego twórców był Ignacy Prądzyński, wspaniały późniejszy dowódca powstania listopadowego. Jeden z tych skutecznych, z jednej strony inżynierów, twórców gospodarczych, a z drugiej strony takich, którzy nie bali się rzemiosła wojennego i byli w nim arcymistrzami. I myślę, że w takim kontekście warto tutaj przesłać tę wieść, zanieść ją w Polskę, przekazać to przesłanie o tym kanale augustowskim, który był budowany blisko 200 lat temu, po to, żeby wyrwać kawałek suwerenności Polsce, dać jej z powrotem. Choć to pewnie oksymoron niemalże, bo byliśmy pod zaborem jednym. Ale żeby nie płacić za cła Prusakom, to utworzyli nasi przodkowie kanał augustowski. Dzisiaj niektórzy kandydaci, no już teraz został jeden, kontrkandydaci naszego pana prezydenta Andrzeja Dudę kwestionują konieczność przekopu Mierzei Wiślanej. Konieczność, dzięki której uniezależnimy się od Rosji, od ich widzimisię co do przepuszczania polskich statków przez Cieśninę Piławską. To, szanowni państwo, taka refleksja, która
dzisiaj idąc tutaj do Państwa przyszła mi do głowy, bo lata mijają, stulecia mijają, ale myślę, że ta dbałość o suwerenność naszej gospodarki, siłę naszej gospodarki jest cechą charakterystyczną. Odzyskaliśmy niepodległość i później po II wojnie światowej. Czyli one były bardziej lewicowe, jak PPS, przedwojenny patrioci. Jak jeszcze PPS przed pierwszą wojną światową, PPS, który współtworzył naszą niepodległość z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Czy prawicowe, jak Narodowa Demokracja, też z tamtego czasu, która budowała świadomość narodu i dzięki której też odzyskaliśmy niepodległość. I później, po II wojnie światowej, przecież też z różnych stron sceny politycznej pochodzili polscy patrioci. I taka lekcja z Augustowa niech popłynie w kierunku całej Polski, bo myślę, że ona jest dobrą lekcją. I jeszcze słowo o Ignacym Prądzyńskim, bo to też człowiek związany z waszym miastem, jeden z moich bohaterów, bo cenię w nim bardzo to, że był bohaterem różnych czasów. I tych czasów pokoju, i czasów trudów wojennych. I dzisiaj na szczęście nie grożą nam te drugie. Dzisiaj jesteśmy krajem bezpiecznym. Zresztą krajem bezpiecznym, jak dawno nie byliśmy. Chyba od kilkudziesięciu lat, śmiało mogę powiedzieć. Ale chcę szczególnie jednej osobie podziękować za to bezpieczeństwo. Za tą dbałość o polskie bezpieczeństwo i za skuteczność w doprowadzeniu Polski do takiego stanu, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach NATO, gdzie mogę powiedzieć, jesteśmy dzisiaj najlepiej chronieni, najbezpieczniejsi od wielu, wielu lat, wielu dziesięcioleci. I tą osobą jest oczywiście pan prezydent Andrzej Duda. Drodzy Państwo, 5 lat temu, w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy w rządzie Platformy Obywatelskiej, kiedy w rządzie pani Ewy Kopacz, pana Donalda Tuska, był pan Trzaskowski, kontrkandydat pana prezydenta Andrzeja Dudy, na terytorium Polski stacjonowało kilkuset żołnierzy NATO. Wiadomo, że obecność wojskowa jest ważna. Ważna, bo ona posyła sygnał dla tych, którzy ewentualnie chcieliby coś niedobrego zrobić. Dzisiaj jest to 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, żołnierzy NATO na polskiej ziemi. To jest skuteczna polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy. Współpraca w ramach Trójmorza. A Trójmorze to też S-61, S-19, tak ważne dla Podlasia. To jest ten ruszt komunikacyjny Podlasia. S8, S19, S61, które przyciągnie tutaj nowych inwestorów. To jest znowu też połączenie dyplomacji i gospodarki. Dlatego, szanowni Państwo, bardzo gorąco zapraszam do głosowania 12 lipca, bo to, że ta wielka polityka międzynarodowa, skuteczność pana prezydenta jest tak przez niego skutecznie łączona z polityką lokalną, samorządową, z funduszem inwestycji lokalnych, to cecha charakterystyczna pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent świetnie się czuje i w świecie, i w każdym powiecie, i w Białym Domu, i w domu strażaka, i w domu seniora. Taki jest pan prezydent. Dziękujemy, panie prezydencie, za to, że myśli pan zarówno globalnie, ale i lokalnie. Myśli pan o tej Polsce powiatowej, gminnej, bo zgodnie z obietnicą pana prezydenta, rzeczywiście w powiecie augustowskim wszystkie gminy, powiat otrzymają wsparcie ze strony rządu polskiego. Podkreślam, ze strony rządu polskiego. Na inwestycje, po to, żeby jak najszybciej wyjść z tych perturbacji, w które cały świat wpadł w wyniku koronawirusa. Ale już z tego wychodzimy, szanowni Państwo. I wracamy żwawym krokiem do tej normalności. Normalności, za którą przecież wszyscy tęsknimy. Tej sprzed koronawirusa, kiedy gospodarka była dobrze naoliwiona.
i te tryby, żeby one były dobrze naoliwione, żeby nikt nie sypiał piachu w tryby, nie wkładał kija w szprychy, tak jak pan Trzaskowski, weto dla weta, wetokracja, to potrzebujemy tego samego lokatora Pałacu Namiestnikowskiego, który jest dzisiaj, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Dziękuję państwu, dziękuję wójtom, burmistrzom, starostom. Dziękuję, że tutaj na tych północno-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej dbacie o polskość, o naszą kulturę, o naszą tradycję, ale wiem też, bo widzę, jak te miasta pięknieją, że myślicie o przyszłości. I taka powinna być Polska. Na fundamencie naszej kultury, wielkiej polskiej kultury, naszej tradycji, naszej wiary, budujemy przyszłość dla kolejnych pokoleń. Dobrą przyszłość, sprawiedliwą i dumną. Dziękuję bardzo. Panie premierze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za obecność, za przypomnienie idei kanału Augustowskiego, który jest naszym symbolem. Jest symbolem historycznym, ale też symbolem otwartości. To te śluza kanału pokazują, że jesteśmy otwarci i udowadniają też sam kanał, jego budowa, że umiemy robić duże inwestycje i że umiemy korzystać z przyznanych nam funduszy. Dlatego w tym miejscu w imieniu kolegów samorządowców chciałbym podziękować za Fundusz Dróg Samorządowych, za wsparcie z rezerwy budżetu państwa. Z tego wsparcia w ostatnich 2 latach korzystaliśmy na projekty szpitalne i za ten Fundusz Inwestycji Samorządowych, za te promesy, które koleżanki, koledzy trzymają i prezentują tutaj przed sobą. Zapewniam, że te pieniądze zostaną wykorzystane w sposób prawidłowy, że zostaną dobrze zaadresowane do lokalnych społeczności, że przyczynią się do rozbudowy tej infrastruktury, która jest nam najbardziej potrzebna. Naszym mieszkańcom, panie premierze, dziękujemy symbolicznie kwiatami, dziękujemy produktami naszej ziemi.